Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FC24. Przed rozpoczęciem odcinka postanowiłem poszerzyć troszkę naszą tutaj grupę scoutów. W tej chwili mamy wszystkie te pozycje tutaj obsadzone. A to dlatego, że chcę znaleźć nam jak najwięcej ciekawych zawodników na pozycje, których potrzebujemy. Czyli na lewego obrońcę i prawego obrońcę. Tak jak zapowiadałem, dałem też plany rozwoju oczywiście naszym piłkarzom. Jak widzicie tutaj wszystko już jest yy, załatwione. Wszyscy plany rozwoju mają. Natomiast przed kolejnym meczem towarzyskim musimy jeszcze jedną drobną rzecz zrobić. Mianowicie plany treningowe trzeba pozmieniać, bo zawodnicy się strasznie męczą. Więc w tym momencie pierwszy skład będzie na zrównoważonym. Dla wyjściowej jedenastki. Tak jest. Na zrównoważonym wszyscy. No a jeśli chodzi o ławkę, to tych najlepszych weźmiemy sobie tutaj na to zrównoważone skupienie na szkoleniu. Nie maksymalne. Czyli tych, którzy mają ocenę tam powyżej sześćdziesiątki, powiedzmy. Możemy tak ustawić, akurat bramkarz to może być na pełnym skupieniu, bo go i tak nie będziemy za bardzo wykorzystywać. Tutaj też tych z 59 możemy jeszcze dać na skupienie, i to chyba wszystko. Więc to mamy poustawiane. Ogólnie bardzo dużo zmęczenia w naszych szeregach przed tym drugim meczem towarzyskim, jak właśnie widzicie. No ale spokojnie, tutaj sobie wszystko za chwilę jakoś poustawiamy. Wyjdziemy mocno rezerwowym składem, no i przechodzimy do tego starcia. Yy, tak jest. I zobaczmy, co tutaj możemy pozmieniać. Na lewo lewicki. Nazwisko nawet bardzo pasuje do pozycji. Tutaj Toporkiewicz, tutaj łaski, więc dużo, dużo zmian, no ale to dobrze, o to właśnie chodzi, żeby w tych towarzyskich meczach różni piłkarze sobie yy, pograli, dostali szansę. Tutaj może Marczuk da radę, ok, Jako SPD yy, czy jakiś środkowy obrońca da radę Skrzypczak da radę, spoko. Tutaj w takim razie Stojnowicz. Tutaj damy na stycia, który jest w lepszej tutaj kondycji. Na prawo Tabisz. I na lewo nie mamy za bardzo kogo dać. No już kompletnie, bo zostało nam dwóch bramkarzy. Więc Wdowik jakoś musi sobie poradzić, mimo że jest mocno zmęczony. Więc wychodzimy takim oto składem. Kto tu jeszcze jest najbardziej zmęczony? Na Rancho jest mocno zmęczony. Tutaj może wejdzie Olszewski w nieco lepszej kondycji. Pululu kontra. Dieges, który wygląda lepiej. No troszkę lepiej Pululu, więc to on tutaj pojawi się na ławce. No ale udało nam się prawie cały skład wymienić na taki wypoczęty, więc powiem szczerze, i tak dobrze, że mamy tych zmienników jakichkolwiek, to jest bardzo istotne. Szybka symulacja w drugim meczu towarzyskim też wygrywamy jakimś cudem. Naprawdę dobrze rozpoczynamy tą karierę, przynajmniej jeśli chodzi o starcia sparingowe. Wdowik i Toporkiewicz strzelają do nas bramki. Alomerowić, kolejne czyste konto. Fantastycznie, naprawdę. Początek tutaj w tych spotkaniach towarzyskich bardzo dobry. No a to jest ważne ze względu na to, żeby podbudować trochę tutaj morale i pewność siebie naszych zawodników. To nas nie interesuje. No i przechodzimy na razie dalej. Zobaczymy, czy będą jakieś wiadomości. Mamy na razie scenkę, to jest prawdopodobnie. No, zresztą nie będę zgadywał, co to jest, zobaczmy. To jest y, wypożyczenie Marczuka na rok do Warty Poznań. Ok, więc jeden z naszych młodych zawodników odchodzi na wypożyczenie Lewicki, również idzie na wypożyczenie. Y, ok, więc to mamy dogadane. Potwierdzenie również tych dwóch wypożyczeń naszych młodych zawodników. Y, no i my za chwilę z Bastią będziemy mieć spotkanie, a później już mecze ligowe. Gotowy na rancho do zmiany pozycji, więc przechodzimy tutaj z lewego pomocnika na prawego skrzydłowego. Go zmieniamy. Ocena idzie do góry o dwa punkty. Świetna wiadomość. I teraz co zrobi najszybciej? Szeroko ustawiony rozgrywający. Fajnie, bo mamy naprawdę jakiś tam krok do przodu zrobiony, jeśli chodzi o umiejętności nas naszych zawodników. A tego Chiliczyka warele zmieniamy w napastnika z prawego skrzydłowego. Co to da? No, o jeden punkt ocena poszła w górę, zawsze coś, ale jakieś spektakularne to nie było. Napastnik kompletny, żeby trochę te podania poprawił, bo są bardzo kiepskie. I myślę, że do drużyny seniorskiej możemy go nawet od razu przejść, bo on jak na standardy naszej drużyny nie wygląda wcale źle. Więc przechodzimy do zarządzania drużyną i pomyślmy, co możemy z nim zrobić. No bo mamy tego Toporkiewicza. Warela ma ocenę 53, porównajmy ich wiekiem, to jest 17 latek, a Toporkiewicz to 21-latek, czyli też młody piłkarz, polski piłkarz, strzały 54, warela też 54, Toporkiewicz jest znacznie szybszy. No, prezentują całkiem podobny poziom. To Porkiewicz jest trochę lepszy i też jest młody, więc myślę, że oni się będą tutaj wymieniać. I może dobrze by było Warele dać na wypożyczenie, nawet. Myślę, że to nie jest zła opcja, więc przejdźmy sobie do naszego zespołu i wystawmy go na listę wypożyczeń, bo myślę, że na ten moment to jest chyba najlepsza opcja. Lista wypożyczeń, dostał dziewiątkę na plecy, na razie może z tym zostać numerem, nie ma problemu, i myślę, że to już jest dobry moment, żeby zerknąć tutaj właściwie nie tu tylko do wytycznych dla skautów czy udało nam się już znaleźć kogoś ciekawego wciąż zero zawodników no słabo jakoś to tutaj wychodzi może dalibyśmy jeszcze jakieś wytyczne żeby może było łatwiej kogoś znaleźć dajmy tutaj podobne wytyczne na te same pozycje ale tak może siedem, trochę większe drabinki 17 lat i do 28 na przykład i rola po prostu talent z potencjałem na pierwszy skład. Bez talentu światowej klasy. Nie wiem, może to coś da, że łatwiej będzie kogoś takiego znaleźć. Więc ustawiamy taką tutaj wytyczną oraz lewy obrońca. Tutaj drabinki wiekowe, tak samo 17-28. Tak jest i rola talent z potencjałem na pierwszy skład, no zobaczymy, może to coś da, mam nadzieję, ale ciężko powiedzieć w tym momencie, my natomiast przechodzimy do ostatniego spotkania towarzyskiego przed sezonem, jeśli chodzi o skład to wygląda dobrze poza bocznymi obrońcami, więc tutaj właśnie, my nie mamy w ogóle tutaj zmienników za bardzo i to jest duży problem, nawet wdowik przecież nie jest wcale lewym obrońcą tak naprawdę, tylko lewym pomocnikiem, który po prostu jakoś tam sobie radzi. No i co byśmy mogli zrobić? Wszyscy tutaj są zmęczeni. Więc trochę ciężka sytuacja. Może Tabiś tutaj jakoś sobie poradzi. Tak jest. No i Olszewski musi zagrać, mimo że jest troszkę zmęczony. Dałbym też szansę Vareli na ławce za to Porkiewicza. Może dostanie swoją szansę, może wejdzie z ławki, ale zobaczymy. Tutaj chcę wyjść jak najmocniejszym składem ogólnie. No i ostatni mecz. Też wygrywamy. Wygraliśmy wszystko jak leci. Warela szansy nie dostał, ale Skrzypczak i Nastić wchodzili z ławki. Kubicki, Saczek i Imas strzelają bramki. No i słuchajcie, mamy komplet zwycięstw, więc młody trener, jakim jest Nicholas James, pokazał się w tych starciach przedsezonowych z bardzo dobrej strony. Pokazał, że młodziutki trener może tchnąć w zespół właśnie takiego młodego, energicznego ducha, i jak na razie się to świetnie sprawdza. Więc naprawdę jestem zadowolony. To nas nie interesuje. Jestem pod wrażeniem Varela. No i chciałbym w ogóle jeszcze jedną rzecz odnośnie tej kariery powiedzieć, bo to, że będziemy zmieniać w tej karierze kluby, to oczywiście wiecie, bo o tym już mówiłem, na tym ta kariera będzie polegać. Natomiast, po pierwsze, wszystkie kluby, w których będziemy się zatrzymywać, będę traktował z całą powagą. Będę traktował bardzo poważnie, z zaangażowaniem i w każdym klubie, w jakim będziemy, Będziemy mieć jakieś konkretne zadania do zrealizowania. To nie jest tak, że będziemy traktować pewne zespoły jak trampolinę, żeby po prostu się odbić wyżej i przejść do jakiegoś zespołu, który jest naszym takim celem ostatecznym. Nie. Na każdym etapie będziemy się koncentrować na tym, żeby coś dobrego zdziałać w tym zespole i w pełni się zaangażować. Jeśli chodzi o Jagielonie, to chciałbym spędzić w tym klubie co najmniej dwa sezony. Ten sezon na przebudowę, gdzie nie mamy jeszcze żadnych konkretnych celów wynikowych, i następny sezon gdzie już wyniki będą dla nas istotne, będziemy chcieli już wycisnąć z tego klubu ile się da, a czy zostaniemy z nim jeszcze dłużej, będzie zależało od tego, czy, czy po prostu widzi nam się to i jakie oferty będziemy dostawać od innych zespołów. Dwa sezony to jest minimum w Jagiellonii. Myślę, że całkiem realne są też trzy sezony, bo gdyby na przykład w drugim sezonie udało nam się awansować do europejskich pucharów, to fajnie by było jeszcze w tym trzecim sezonie po prostu w tych europejskich pucharach się pokazać i być dalej z tym zespołem, na tym ważnym etapie. No ale to wszystko zależy po prostu od sytuacji, od tego jak to się będzie układać. Więc na razie nic konkretnego tutaj nie zapowiadam. Jest oferta wypożyczenia Wareli i myślę, że ja się na to spokojnie zgodzę tylko oczywiście bez opcji wykupu. Na razie lecimy dalej, czekamy na spotkanie ze Stalą Mielec, mamy kolejną ofertę wypożyczenia Wareli. Zobaczmy Akceptujemy to bez opcji wykupu, oczywiście. I Romanczuk ma ofertę z Los Angeles FC. To jest bardzo ciekawa oferta, z pewnością, to trzeba przyznać. Tylko, że Romanczuk to jest nasz kapitan, piłkarz, który jest dla nas bardzo istotny. Milion sto tysięcy podpowiada nam asystent, że możemy za niego dostać. Powiem tak, jeśli go chcecie, bardzo, no bo jednak to jest klub, który byłby awansem sportowym i pieniężnym dla tego zawodnika, więc tutaj musimy podejść do tego w taki sposób, że jesteśmy gotowi porozmawiać, ale. No, to będzie bardzo duża kwota, której ja oczekuję od tego klubu za naszego kapitana. Więc na razie lecimy dalej. Tutaj dogadane widzimy wypożyczenie na rok do tego klubu. Akceptujemy to. Ja nie chciałbym wareli też na dłużej niż na rok wypożyczać, szczerze mówiąc. Jednoroczne wypożyczenie uważam, że byłoby idealne. Czy w końcu nam tutaj pokazali jakiś zawodników w skałci? Tu 0, tu 0, tu 8. Widać, że jednak zmiana. Tych wytycznych okazała się trafiona, bo mamy przynajmniej jakichkolwiek zawodników. No i teraz tak, mamy tego Niemca z niemieckiej ligi, 26-latek. No dobra, możemy go obserwować, zobaczymy. 9 dni, więc szybko to zrobimy. Posprawdzamy wielu tych piłkarzy, zwłaszcza tych młodszych. Tutaj mamy Nowozelandczyka, ale to nas raczej nie interesuje. Mamy też tego Anglika, ale nie jestem przekonany co do Anglików, więc na razie tutaj bym raczej sobie odpuścił. Amerykanina też, chociaż w sumie Amerykanin w zespole Nicolasa Jamesa, yy, czyli człowieka, który no, ma też obywatelstwo amerykańskie i korzenie, to akurat jest bardzo fajna opcja, żeby Amerykanin dołączył z Sunderlandu. Powiem szczerze, interesujące i na Amerykanów możemy właśnie zwracać uwagę, bo to akurat w tej karierze Byłoby całkiem realistyczne. Patrzymy. Austriak z Düsseldorfu. Możemy go sobie sprawdzić. Młody chłopak. Lecimy dalej. Tego młodego Niemca też możemy zobaczyć. No i tu mamy już Anglików. Mamy z Lecha Poznań piłkarza. Anderson. Transfery wewnątrzligowe jak najbardziej tutaj też realistyczne są, więc myślę, że możemy go sprawdzić. Resztę na razie bym sobie odpuścił. No i czekamy na kolejnych zawodników i lecimy dalej. Już niedługo te raporty do nas spłyną, więc być może jakiś pierwszy transfer się pokaże. Będziemy mogli go dokonać. Tutaj też roczne wypożyczenie, więc świetnie akceptujemy to i zobaczymy, czy Warela pójdzie do któregoś z tych klubów. A my rozpoczynamy starcia ligowe. Fantastyczny okres przedsezonowy za nami. Czy będziemy w stanie to pokazać również w meczu ligowym? Troszkę zmęczony Olszewski, ale nic na to nie poradzimy. Za bardzo nie mamy kogo tam wprowadzić. Nene jest całkiem mocny w obronie i nawet się tu odnajdzie, słuchajcie. Więc myślę, że możemy wprowadzić taką zmianę. Fajnie, że mamy takich wszechstronnych zawodników, niektórych, bo to nam daje całkiem spore możliwości. Sporo jest też zmęczonych zawodników na ławce, no ale jakiegoś obrońcy środkowego musimy mieć, więc zamienimy tych panów. Warela za bramkarza może tutaj wejdzie, bo też chcę go na ławce mieć jeszcze. Więc przechodzimy do gry takim oto wypoczętym składem, całkiem mocnym, myślę. No i czy w debiucie oficjalnym, w meczu o Stawkę, uda nam się po raz kolejny zwyciężyć? Tak jest, słuchajcie, czwarty z rzędu mecz ze zwycięstwem łącznie. No i pierwszy mecz o Stawkę wygrany. Imas strzela w 86 minucie. Statystykami, no to pocisteliśmy ten zespół naprawdę porządnie. Kolejne czyste konto. Alomerowicia? Pięknie. Wysokie oceny. Nic tylko się cieszyć, bo naprawdę zaczynamy ten sezon bardzo mocno, bardzo dobrze. Z dużą dozą pewności siebie. I to mnie bardzo cieszy. Ale teraz legia przed nami. To będzie trudne. Gotowy do zmiany pozycji kubicki. Tutaj zmieniamy z SPD na SP, jeśli się nie mylę. Tak jest. No, i co to da? Oceny to nie podnosi, ale bardziej właśnie go potrzebujemy na pozycji środkowego pomocnika. I teraz tak, od bramki do bramki, czy rozgrywający? Myślę, że od bramki do bramki, żeby poprawił troszkę strzelanie. Więc idziemy w tym kierunku. To nas natomiast nie interesuje. Dobrze sobie radzisz, Nene. No i lecimy, lecimy dalej. No i czekamy na te raporty. Ciekawe czy przed meczem, tutaj rozmowy spełzły na niczym i bardzo dobrze. Ciekawe czy przed meczem z Legią będziemy mieć już pierwsze raporty i możliwość wzmocnień. To się niedługo okaże. Natomiast widzimy, że warela idzie na wypożyczenie do następującego zespołu, na roczne wypożyczenie, więc mam nadzieję, że fajnie się tam rozwinie. Potencjał ma całkiem dobry, więc myślę, że powinien wrócić do nas jako dużo lepszy zawodnik po rocznym wypożyczeniu. Przechodzimy dalej, i co? Czy będą jakieś raporty? Na razie widzimy ofertę transferu Olszewskiego. No ale to jest piłkarz, który chciałbym, żeby z nami został. To jest chyba turecki klub, ale raczej jeden ze słabszych tureckich klubów. Natomiast oferta pieniężna wygląda tutaj całkiem nieźle jak na jego wartość. Jestem gotowy negocjować, ale to musi być co najmniej milion za Olszewskiego. Innej opcji nie widzę. Ale jeśli dadzą ten milion, to myślę, że spokojnie się dogadamy. No i został nam jeden dzień do meczu z Legią. Niestety nie mamy raportów, więc na razie jeszcze żadnych transferów nie zrobimy. No i zobaczymy. To będzie dla nas już bardzo ważny sprawdzian. Gramy na stadionie Legii. No i z zespołem, który jest jakby nie ukrywać, no jakby nie mówić, bardzo mocny. Jeśli chodzi o skład, no to tutaj Olszewski wyjdzie tym razem. I to jest jedyna zmiana względem tego, co było w poprzednim meczu. Więc wychodzimy naszym najmocniejszym, takim optymalnym składem. Jesteśmy wypoczęci, mamy dobre skupienie. No i czy to przyniesie nam przynajmniej jeden punkcik w starciu z Legią Warszawa? Nie przynosi jednego. Przynosi komplet trzech punktów. To już jest po prostu niewiarygodne. Naprawdę. Przegrywaliśmy po pierwszej połowie, ale Romanczuk w 58 i Narancho w 75 strzelają. Statystyki mieliśmy gorsze, ale co z tego? Najważniejsze jest to, że wygrywamy No z jednym z najmocniejszych zespołów ekstraklasy i to na wyjeździe. To już jest naprawdę duży wyczyn. I to już jest powód, żeby naprawdę pochwalić nasz zespół. No kapitalnie to wygląda jak na razie. I jesteśmy na miejscu trzecim w tabeli. No pięknie. No i mamy raporty. To, co nas interesuje. Zobaczmy. No, ten obrońca nie jest dla nas interesujący. To jest zdecydowanie zbyt słaby poziom. 63 ocena w wieku 21 lat to jest poziom, który może nas zainteresować, choć ja bym wolał piłkarzy z oceną przynajmniej 65. Takie absolutne minimum. No ale że jest to młody piłkarz, to może się nad nim zastanowimy. Tutaj podobna sytuacja. Do listy życzeń możemy dodać tego piłkarza. Lecimy dalej. Danhoff. Wygląda nieźle. Chociaż, no to jest 26-latek. To jednak bym się spodziewał trochę wyższej oceny w tym wieku. Ten piłkarz amerykański, no powiem szczerze, podoba mi się. Tylko, że on zarabia bardzo duże pieniądze. U nas musiałby zejść z tej pensji. No, ale mieć trenera ze Stanów Zjednoczonych to jest na pewno kusząca opcja. Grać w lidze, no słabszej sportowo oczywiście, ale tutaj ma szansę. Tutaj ma szansę zabłysnąć, pokazać swoje umiejętności, jest szybki, to mi się podoba, dodajemy do listy życzeń i powiem szczerze, tego piłkarza ja bym u nas widział: Lindren Gooch, prawdopodobnie tak się czyta jego nazwisko zobaczymy. No i mamy Andersona i słuchajcie, to wygląda kapitalnie. Szwedzki piłkarz grający w Lechu Poznań, znający dobrze tą ligę, znający Ekstraklasę, stosunkowo młody jeszcze i ocena 67 kapitalnie. Myślę, że ten piłkarz naprawdę by się przydał. Przejdźmy do zarządzania drużyną, żeby jeszcze raz zerknąć na ten zespół. Zawodowikami moglibyśmy mieć tego Andersona 67 bardzo fajny awans, tutaj 66 ten y, Amerykanin, no i już ta, ten zespół wygląda lepiej ile ma lat wdowik? 22, młody chłopak zastąpilibyśmy go y, piłkarzem, który ma lat 60, 27 y, więc wiekowo to, to nie byłby żaden awans, a Olszewski y, 24 lata więc w sumie to są młode chłopaki i to są polscy zawodnicy, więc trochę trochę mam dylemat powiem szczerze co tutaj teraz zrobić no tym bardziej, że Olszewski myślę, że ma spory potencjał, żeby się jeszcze porozwijać wdowik znowu jest bardziej taki ofensywnie usposobiony, chyba żebyśmy go zmienili na cls i próbowali go właśnie na tą pozycję bardziej przekształcić. To też jest jakaś opcja, nie? Więc ja bym się jeszcze z transferami, powiem szczerze, wstrzymał yy, i dał szansę jeszcze pokazać się innym zawodnikom. Ewentualnie poszukałbym też może kogoś na inne pozycje, zobaczymy. Pomyślimy o tym. Pululu jest gotowy do zmiany pozycji z lewego pomocnika na lewego skrzydłowego. Ocena pozostaje na tym samym poziomie, ale szybki rozwój widzimy tutaj yy, może mieć miejsce. Więc idziemy w fałszywego skrzydłowego, żeby poprawił strzelanie. Yy, I tak, lecimy dalej i w Dowik to. On nas teraz bardzo interesuje. CLS. Dwa tygodnie zaledwie. Więc słuchajcie, idziemy w tym kierunku. Może jeszcze ta ocena się podniesie byłoby pięknie. No i mamy Olszewskiego, jaki on tutaj, no tempo rozwoju ładne, więc widać ten potencjał, że on jest. No słuchajcie, dlatego mam naprawdę duży dylemat, bo ja tak zosta wolałbym zostawić w składzie Polaków, którzy mają potencjał, są młodzi. Zdecydowanie bym wolał w ten sposób to rozwiązać niż Amerykanina i Szweda tutaj brać, którzy dodatkowo są dużo starsi, nie? Bo oni się nie będą tak szybko rozwijać. Więc no, dylemat jest spory. Tutaj nie mamy żadnego Polaka. No a jednak ja chcę stawiać w polskim zespole przede wszystkim na polskich piłkarzy, więc na razie po prostu lecimy dalej. Zobaczymy, co nam czas tutaj przyniesie. Yy, dogadana sprzedaż Olszewskiego. No właśnie, i to jest duży problem bo to są fantastyczne warunki i turecka liga może go kusić. Pewnie tam dostanie lepsze pieniądze. Dla nas to są duże pieniądze za Olszewskiego. Więc, mimo że widziałbym Olszewskiego w naszym zespole w dalszym ciągu, myślę, że fajnie by się rozwijał i w ogóle byłaby to dobra opcja, ale chyba jednak skorzystamy z opcji sprowadzenia kogoś innego, a duże pieniądze dostaniemy za Olszewskiego, no bo, tak jak mówię, sportowy i finansowy awans to dla niego będzie. A ja nie chcę tym naszym piłkarzom blokować drogi do lepszych klubów i lepszych pieniędzy. Chcę, żeby to było realistyczne. Ale spróbujmy trochę jeszcze więcej pieniędzy dostać. 1,250 tysięcy. Oni zmieniają tutaj troszkę zasady gry, że tak powiem, ale, w ogóle to jest niesamowite, że ten Nicholas James naprawdę wyszedł nam taki, jak był w FIFA 23. Ja na niego patrzę i widzę, no dokładnie tego samego gościa, którego mieliśmy wtedy. Jako piłkarza, to jest fantastyczne, że udało się go tak dobrze odtworzyć. Milion dwieście. Co wy na to? Napięcie nie poszło w górę mocno, super. Więc jesteśmy dogadani. Pierwsze negocjacje Nikolasa Jamesa yy, są już za nim. No, i tutaj będzie naprawdę sprzedaż na świetnych dla nas warunkach, jeśli dojdzie do skutku. Raport o juniorach zaraz zobaczymy. No i mamy pierwszy raport zwiadowczy, coś, co mnie bardzo interesuje, powiem szczerze. Tutaj mamy tego młodego bramkarza, więc tu się nic na razie nie dzieje ciekawego. No, a jak wyglądają Polacy? Sebastian Baran. Wygląda bardzo kiepsko, a jeszcze gorzej wygląda Wojciech Pawłowski. Tego odrzucamy. No a tego jeszcze bym zostawił na obserwacji, bo potencjał daje szansę myśleć, że może może on pójdzie w górę i może to nie będzie aż tak zły piłkarz. No ale ciężko powiedzieć. Okej, okay, Sancho poszedł do RB Lipsk. Znaczy przyjęta jest tam oferta. Wow, no to bardzo ciekawy transfer by był. No a my gramy za chwilę z koroną kielce, która ma po dwóch meczach zaledwie jeden punkt, czyli jedna porażka, jeden remis. Ale w ogóle Sancho jakoś tak nie wiem, bardzo dobrze mi wygląda w tej koszulce, pasuje do niego po prostu. No ale to tak na marginesie, więc dobra, przechodzimy do tego starcia, a za chwilę się zajmiemy dalej transferami. Olszewski tu zagra prawdopodobnie po raz ostatni dla nas lekko zmęczony nasz hiszpański skrzydłowy ale nie mamy za bardzo kogo dać za niego, więc chyba to tak zostanie, zmęczony troszeczkę też ten nasz obrońca, więc tu zagra sobie Nastić drobna zmiana i chyba takim składem wyjdziemy na to starcie, więc przechodzimy do meczu z Koroną i czy to będzie kolejne zwycięstwo? Tak jest 3 do 2, znowu wygrywamy statystyki dużo lepsze, Pululu strzela jedną bramkę, jedną imas i Olszewski w piątej minucie na pożegnanie prawdopodobnie z naszym zespołem strzela bramkę. No więc słuchajcie. Passa Kapitalna. I jesteśmy w tym momencie liderem tabeli. Jedyny zespół po trzech kolejkach, choć jeszcze Raków widzę Fłódź nie zagrały trzeciej kolejki, ale jak na razie jesteśmy jedynym zespołem, który wygrał trzy mecze i nie zremisował ani nie przegrał żadnego, a z Rakowym będziemy grać za chwilę. Więc to się zrobi ciekawie. Mamy dosyć długą przerwę do tego meczu. Mamy też scenkę i pytanie. Czy to jest odejście Olszewskiego? Tak jest, więc wybrał turecki klub. 1 200 000 wpada do nas. To jest naprawdę fajna kwota. Dla takiej drużyny jak nasza to jest bardzo pokaźny zastrzyk pieniędzy. 850 tysięcy tylko na konto zostanie nasze przekazane, ale to nic. Ok, ciekawa oferta w sensie z ciekawego klubu dla Alomerowicza, ale nie podoba mi się w ogóle ta oferta w kontekście tutaj rozliczenia, więc ja to odrzucam. Gdyby ta oferta od razu wyglądała poważniej, to pewnie bym negocjował, ale w tej sytuacji nie chcę tego robić. Widzimy, że Raków jest na miejscu pierwszym. Mają jeszcze lepszy bilans bramkowy od nas i tutaj widzimy też trzy zwycięstwa, więc są mocni, to na pewno. My przechodzimy tutaj znowu do wytycznych dla skautów. Czy ktoś się tu pojawił? No tutaj mamy więcej zawodników. Więc popatrzmy, czy ktoś by tutaj nas zainteresował. Jest Patryk Janasik ze Śląska Wrocław. Więc jak najbardziej możemy go obserwować, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jest Marcel Wszołek, młodziutki prawy obrońca. Też chętnie go sprawdzę. Właśnie tych piłkarzy z polskiej ligi jestem ciekawy. Dankowski, sprawdzamy, Stolarski też sprawdzamy. Wszystkich Polaków tutaj ja chętnie sprawdzę. Lecimy dalej. Czy ktoś jeszcze się ciekawy pojawił? Mamy piłkarza z Belgii. I to też jest fajny kierunek, żeby właśnie z takich krajów posprowadzać piłkarzy. Z Austrii też mamy zawodnika, więc sprawdzamy go. Tego też możemy sprawdzić dużo ciekawych młodych nazwisk, więc to mi się podoba. Tego też możemy sprawdzić. Lecimy dalej. To jest chyba z Samoa, jeśli się nie mylę. Piłkarz z Samoa. Chociaż nie jestem pewny, czy ja tu flaga, ale kierunek na pewno, na pewno ciekawy. Możemy go zobaczyć również tu mamy Holendra, dużo piłkarzy dużo ciekawych piłkarzy których z chęcią posprawdzam dobra, na razie jeśli chodzi o prawych obrońców to tyle, a jeśli chodzi o lewych, zobaczmy czy tutaj ktoś się pokazał, mamy Polaków ok, więc tak, z Puszczy mamy zawodnika, którego kontrakt wygasa za miesiąc to jest ciekawe akurat mamy Bartolewskiego z Ruchu Chorzów też go chętnie zobaczę Luis Mata to jest Portugalczyk, ale gra w Zagłębiu Lubin, więc dobrze zna Ekstraklasę, chętnie też go zobaczę. Lecimy dalej. Katranis to jest Grek, który też gra w Polsce, więc też go chętnie zobaczę. Andersona znamy. Lecimy dalej. Tego Abnera możemy sobie sprawdzić, Brazylijczyka. Tego Torresa w sumie też sprawdzę chętnie Dużo piłkarzy, naprawdę dużo ciekawych piłkarzy Tego, o nie, nie o to mi chodziło akurat Go stąd chciałbym usunąć Ale widzę, że chyba już nie możemy sprawdzać, tak? Scouti zajęci, dobra Więc na razie to co mamy musi nam wystarczyć Sprawdzimy tych wszystkich zawodników No i będziemy podejmować decyzję na razie lecimy dalej, mamy już sierpień 2023, no i za chwilę starcie z Rakowem. Mamy też ofertę transferu Tabisia. Yy, czy chcemy go oddawać do Stali Mielec? No, nie jestem pewny. Myślę, że ten piłkarz może się nam przydać przynajmniej na tym etapie, na którym jesteśmy teraz. 480 tysięcy podpowiada asystent. Jeśli dadzą pół miliona, przynajmniej, to myślę, że jestem w stanie tutaj podjąć się negocjacji. No ale te pół miliona musi być, przynajmniej. Więc na razie taka oferta z mojej strony, i przechodzimy do starcia z liderem, z Rakowem. Bardzo ważne starcie: lider kontra wicelider tabeli. Czy tutaj zagra Tabiś? No nie jestem pewny, myślę, że tutaj bym wolał wprowadzić. No właśnie kogo? Nene, on się tutaj odnajdzie, więc dostanie szansę. Już na tej pozycji grał, myślę, że sobie poradzi. Reszta zostaje bez zmian, więc przychodzimy do szybkiej symulacji, czy to będzie kolejne zwycięstwo? No tym razem nie, na Raków już nie starczyło niestety sił i mas nie wykorzystuje karnego, ale statystyki zbliżone, nawet ciut lepsze po naszej stronie. Oceny też nie są złe wcale. No i to jest dopiero pierwsza porażka w tym sezonie. I tak mamy za sobą fenomenalny okres, który myślę, że będzie się dalej ciągnął, bo porażki, pojedyncze remisy i tak muszą się przytrafiać. Ale naprawdę jest, jest pięknie jak na razie. Wdowik zmienia pozycję. Czy to wpłynie na jego ocenę? Z lewego pomocnika na CLSA niestety nie wpływa na jego ocenę. 15 tygodni defensywny, cofnięty skrzydłowy, idziemy w tym kierunku. No mam nadzieję, że będzie to dla niego dobry kierunek rozwoju. Lecimy dalej czekając na raporty i widzimy, że rozmowy spełzły na niczym, jeśli chodzi o Tabisia. No i bardzo dobrze, bo na razie nie chcemy z niego rezygnować. Mamy parę raportów, więc zobaczmy. Robin Poley no nie wygląda na tyle dobrze, żebyśmy go chcieli, więc odrzucamy. Markelo, 62 w wieku 24 lat, no nie za bardzo, też nam się raczej on nie podoba. A ten piłkarz z Niemiec też niestety jest za słaby. Jak na razie większość piłkarzy, których sprawdzamy, no to nie jest ten poziom, którego byśmy oczekiwali. No ale teraz raportów mamy dużo i może tu się ktoś ciekawy trafi. Torres niestety jest zdecydowanie za słaby. Jeśli chodzi o Abnera, to mi się podoba. 67 ocena, 27 lat, wygląda to dobrze. Dodajemy do listy życzeń. Zarabia tyle, że dalibyśmy radę to udźwignąć jakoś. Myślę, tutaj też poziom zadowalający. Dodajemy do listy życzeń tego Belga. Lecimy dalej. Tutaj zdecydowanie zbyt słaby poziom. Tutaj, no też trochę za słaby, jednak. Ten Grek wygląda dobrze. Ocena 66 i 25 lat. Zna naszą ligę, więc myślę, że wyrasta na jednego z kandydatów, właśnie do wzmocnienia nas. Mata też, też bardzo fajnie wygląda, więc dodajemy go. Bartolewski. No nie, tutaj troszeczkę za niski poziom. Pięczek zdecydowanie za niski poziom. Stolarski, nieźle, dodajemy do listy życzeń. Myślę, że możemy się nim zainteresować. Dankowski za słaby. Wszołek też zdecydowanie za słaby, mimo że młody. No i Janasik... Jako, że jest Polakiem i stosunkowo młodym, to do listy życzeń możemy go dodać, bo nie wygląda wcale źle. Więc słuchajcie, teraz przechodzimy do naszej listy życzeń, centrum transferowego. No i musimy podjąć decyzję, kto będzie naszym priorytetem. Najpierw tutaj obrońcy prawi. Myślę, że możemy sobie to w sumie tutaj poukładać oceną ogólną. Mamy dwóch fajnych kandydatów na lewą obronę. Obaj ocena 67. Teraz tak, ten ma cechę, ma super tempo, tutaj tak dobrze to nie wygląda. Ma też lepszą, słabszą nogę, ale niedawno dołączył do klubu i nie będzie chciał go zmieniać. Więc Abnera nie sprowadzimy. Ale niekoniecznie z tej dwójki musimy kogoś wybierać, jeśli chodzi o lewą obronę, bo Katranis też jest świetny i Mata też. Myślę, że któryś z nich może być dla nas cenny. Może nawet Katranis. To wygląda dobrze, jeśli chodzi o wartość i tygodniówkę. To wygląda to gorzej, a jest to starszy piłkarz, więc słuchajcie. Katranis wygląda fantastycznie, jak piłkarz, którego naprawdę byśmy chcieli w naszym zespole. Myślę, że możemy się tutaj pokusić o sprowadzenie tego zawodnika. Jeśli chodzi o lewych obrońców, zdecydowanie najfajniejsza opcja. A zastanówmy się jeszcze nad prawymi. No jest ten Gołcz ze Stanów Zjednoczonych. No ale jest też na przykład Stolarski, który wygląda całkiem fajnie, bardzo szybki, Polak, zna tą ligę, gra w Pogoni Szczecin. No, fajny piłkarz, naprawdę fajny piłkarz, który przydałby się nam. Też nie zarabia wcale dużo i nie jest jakoś bardzo dużo warty. Więc to jest dobra opcja, ale myślę też nad Janasikiem. On też fajnie wygląda. To też jest Polak, więc dobra opcja. Jest młodszy. Bardzo fajnie wygląda, jeśli chodzi o pewne umiejętności. Podobna wartość i pensja. Więc słuchajcie, ja chyba wolałbym nawet postawić na kogoś tutaj młodszego. Więc tak, Janasik na prawo a na lewo Katranis. Wzmocnienia z polskiej ligi wewnątrzligowe uważam, że są bardzo realistyczne na tym etapie. I chodźmy po tych piłkarzy. Zróbmy to od razu. Katranis 975 tysięcy to jest jego wartość. No to pierwsze negocjacje Nikolasa Jamesa, jeśli chodzi o sprowadzanie zawodników do naszego zespołu. Zobaczymy jak mu pójdą. Mamy jeszcze trochę czasu w tym okienku, więc dajmy kwotę taką dużo poniżej wartości 700 tysięcy. Może to się okazać za mało, ale oni podjęli się negocjacji. Usuwam procent od sprzedaży, nie chcę tego procentu tutaj widzieć. 800 tysięcy, o 100 więcej, co wy na to? Zgadzają się. Więc słuchajcie, no te negocjacje wyszły nam fantastycznie. 800 tysięcy za takiego obrońcę, uważam, że to jest kapitalna kwota i dobrze wykorzystany budżet. Więc przechodzimy tutaj do rozmów. Ważny chce być, jak najbardziej akceptujemy to, myślę, że nie będziemy mieć z tym problemu. Pięcioletni kontrakt. On chce 3 lata. Więc dajmy tutaj propozycję 4 lat. On się na to zgadza, świetnie, bez klauzuli i on jest gotowy zejść troszkę z pensji, ale chce jakichś tam bonusów. Ten bonus, bonus bym usunął. Tu jestem w stanie dać 25 tysięcy. A tutaj dajmy mu dokładnie taką pensję, jaką zarabia w dotychczasowej drużynie. Myślę, że to są uczciwe warunki, czy on chciałby jeszcze czegoś więcej? Nie. On się na to zgadza, więc Katranis dołącza do naszego zespołu Nicolas James go wita. I myślę, że tą scenkę pierwszą w tej karierze możemy sobie obejrzeć, mimo że to nie jest jakiś wielki fantastyczny zawodnik, ale też żeby jeszcze zobaczyć tego Nicolasa Jamesa, fantastycznie odtworzonego chętnie tą scenkę właśnie. Zobaczyj, myślę, że wy też zobaczymy za chwilę jak tutaj prezentacja tego naszego nowego nabytku będzie wyglądała. No i naprawdę się cieszę z tego wzmocnienia, bo uważam, że to jest idealne wzmocnienie właśnie na lewą obronę na tym etapie. Za chwilę pójdziemy też po prawego obrońcę i będziemy mieć tak naprawdę podstawowe cele spełnione, jeśli chodzi o wzmacnianie zespołu w tym okienku transferowym, ale oczywiście będziemy myśleć o kolejnych, bo może jeszcze starczy nam budżetu na kogoś, ale to się okaże. Więc Katranis przychodzi za 800 tysięcy z Piasta Gliwice do Jagielloni Białystok, wewnątrzligowy transfer, jak już mówiłem. No i pięknie. Trzeba dać mu, chociaż wiecie co, zanim pójdziemy, dać mu plan rozwoju. Myślę, że od razu możemy pójść po Jana Sika, bo to jest piłkarz, na którego ja jestem zdecydowany postawić. Więc przechodzimy. Aha, nie chcą negocjować z nami. Szkoda. Nie chce z nami negocjować Śląsk Wrocław. No to mamy spory problem, jakby nie patrzeć. No ale są też inne opcje, inne alternatywy. Akurat tego Belga, no nie jestem pewny, czy bym chciał. Myślę, że w takim razie pójdziemy po Stolarskiego. Trochę więcej zarabia, ale wartość podobna. Starszy piłkarz, ale też umiejętności są fajne. Więc w takim razie idziemy po Stolarskiego i to też będzie bardzo dobra opcja dla nas. Jeśli chodzi o kwotę, zaczniemy znowu mm, odważnie, od 600 tysięcy. Wiem, że mogą to od razu odrzucić, ale jestem na to gotowy. Oni są gotowi natomiast zapłacić podobne pieniądze. 650 albo nawet mniej, 620 tysięcy ja tutaj zaproponuję, bo coś czuję, że możemy się dogadać. Niesamowite. Pogoń jest gotowa przyjąć zaledwie 620 tysięcy euro za stolarskiego. Znowu, wybitny transfer może się okazać tutaj za chwilę że zrobimy. Yy, Okej, okay. rola w zespole, ważny piłkarz. Czy on się na to zgodzi? Tak jest, pięknie. Trzyletni kontrakt. Myślę, że możemy zaproponować czteroletni, tak samo jak yy, naszemu greckiemu obrońcy, bez klauzuli i on chce zejść nawet troszkę z pensji, ale chce duże premie. Tą premię usuwamy, tu troszeczkę podwyższamy, 25 tysięcy i jestem gotowy dać mu taką pensję jak w Pogoni Szczecin, więc warunki bardzo podobne jak w poprzednich negocjacjach to miało miejsce i on chce troszkę więcej zarabiać. Myślę, że przejście z pogoni Szczecin do Jagiellonii Białystok to jest mimo wszystko minimalny spadek, jeśli chodzi o sportową wartość, więc ja jestem gotowy mu to zrekompensować nieco wyższą pensją. Akceptuję to i jesteśmy dogadani. Fantastycznie. Kolejny zawodnik w naszej drużynie i myślę, że z defensywy możemy być w tym momencie naprawdę zadowoleni. Przechodzimy jeszcze do planu rozwoju tych zawodników. Ok, więc to sobie tutaj pomijamy wszystko. Trzeba ich od razu też wrzucić do drużyny. Też jestem zadowolony z tych, transferów, z tych transferów, ze względu na to, że zobaczcie, troszeczkę nam się powiększyły te rezerwy, bo mieliśmy tutaj tylko Stojnowicza, a tak to będziemy mieć troszkę więcej piłkarzy i to samo w sobie jest cenne. Za Abramowicza i za kogo? Trochę ciężka decyzja, ale chyba za Żynela, bo tych bramkarzy my tak naprawdę nie potrzebujemy w tym momencie na ławce. I tutaj piękny skok jakościowy, stolarski za Tabisia i Katranis zawdowika to może nie jest aż taki duży skok jakościowy, ale zawsze coś. No a przy okazji nasi rezerwowi obrońcy teraz są obrońcami dużo wyższej jakości w tej sytuacji. Więc to też cieszy. No i tak oceną ogólną sobie uporządkujmy to. Stolarski dostał czwórkę, a Katranis dwójkę. Myślę, że tak może zostać jak najbardziej. I plan rozwoju. Najszybciej defensywnego bocznego obrońcę zrobi. Więc idziemy w tym kierunku. W ogóle widzę, że stolarski chyba nawet lepiej by wyglądał jako prawy cofnięty skrzydłowy. Zmieńmy mu pozycję, bo ja myślę, że to może ocenę ogólną podwyższyć, a to by było świetne. Katranis, zobaczmy, jak on wygląda. I tutaj też widzę, że lewy cofnięty skrzydłowy, jak najbardziej. To też może mu podnieść ocenę ogólną, więc idźmy w tym kierunku. Najwyżej ich cofniemy z powrotem na lewego i prawego obrońcę, a ta ocena już będzie wyższa, więc zawsze jakiś plus. Okej, okay, plany treningowe jeszcze trzeba im ustawić, ale widzę, że oni są na zrównoważonym, dokładnie tak jak tego oczekujemy, więc zostawiamy taki oto plan. Przechodzimy dalej i meczem z EUKS Łódź zakończymy dzisiejszy odcinek. Przegraliśmy z Rakowem, a czy wygramy z EUKS-em, zaraz się przekonamy. Będzie to również debiut Katranisa i Stolarskiego. Jak wypadną nowi zawodnicy w debiucie? No, wypadają na Remis, jeśli chodzi o całą drużynę. Na Ranho Strzela i Imas. Stolarski widzimy, że strzelił też po pierwszej połowie. Wszedł za niego Tabiś. Jak się spisał Katranis? Ocena 5-9, przeciętna, nawet dosyć kiepska. Stolarski, tak samo, więc takie spokojne wejście w zespół. My remisujemy, ale i tak sytuacja ogólnie rzecz ujmując jest bardzo dobra. Pamiętajmy, że celem od zarządu jest środek tabeli, a jak na razie jesteśmy w trójce, więc nie ma absolutnie na co narzekać. Yy... Rozważę twoją prośbę, Wdowik, i myślę, że w tym momencie możemy dzisiejszy odcinek zakończyć, ale powiem szczerze, bardzo się wkręciłem w tą karierę. Bardzo mi się podoba to, jak to tutaj wygląda wszystko od początku. Fajnie, że jesteśmy w ekstraklasie. Kiedyś była kariera Wisłą Kraków na tym kanale i to była kariera, która bardzo mi się podobała. Teraz znowu jesteśmy w Polsce i szczerze, myślę, że naprawdę fajne sezony tutaj spędzimy w tej Jagiellonii Mam nadzieję, że Wam też się to podoba. No a jak będzie dalej, przekonamy się w kolejnych odcinkach. Za dzisiejszy już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.